Marysia ma prawie 3 latka. Jaś urodził się 2 miesiące temu i jeszcze go nie widziałam. Moja córka wyszła za Anglika. Mieszkają pod Londynem, są bardzo szczęśliwi. No a ja cieszę się ich szczęściem. Rzadko przyjeżdżają. Oboje mają taki charakter pracy, że trudno im brać często urlopy. Ja byłam raz u nich. Kiedy urodziła się Marysia, pojechałam, żeby im pomóc. Było bardzo fajnie, ale największą udręką było dla mnie, kiedy musiałam wyjść i gdzieś pojechać, pójść do sklepu, zrobić zakupy. Czułam się strasznie zagubiona, gorsza. Nie znałam ani słowa po angielsku. Po powrocie do Polski pomyślałam, że muszę coś z tym zrobić. Tak nie może być. W końcu w Anglii mieszka moja najbliższa rodzina i język nie może stanowić przeszkody w kontaktach z nią. Zdecydowałam się. Upłynęło kilka tygodni i porozumiewanie się w języku angielskim w podstawowych kwestiach nie stanowiło dla mnie żadnego problemu. Kupiłam sobie bilet i za tydzień już lecę do moich ukochanych wnuków. Planuję dłuższy pobyt. Kto wie, być może Anglia stanie się moim drugim domem.